Ostatni papieros białorynkowy. Czy jest jakieś wydarzenie, które przekłada się na większą ilość memów niż wybory? No dobra, myślę, że sporą konkurencją są tutaj Mistrzostwa Świata lub Europy w piłkę nożną, bo tworzy to podobne zainteresowanie w społeczeństwie, wzbudza w ludziach emocje, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Serie memów z tych wydarzeń różnią się od siebie tym, że te związane ze sportem mają tę zaletę, że są faktycznie tworzone przez zwykłych ludzi dla śmiechu i za nabijaniem się z piłkarzy czy sytuacji na boisku nie stoją wielkie koncerny PR-owskie, to znaczy nie stoją na ogół, czego niestety nie można powiedzieć o memach związanych z polityką. Odkąd internet stał się potężnym narzędziem służącym do siania dezinformacji i propagandy, spora część memów tworzona podczas wyborów to, mówiąc wprost, gówniane, bezbeczne gówna, tworzone na zamówienie danych partii za duże pieniądze. Ciężko znaleźć jakieś medium, które chciałoby chociaż pożartować w sposób obiektywny. Tymczasem dzisiaj postaramy się przyjrzeć tym memom obiektywnie, zupełnie pomijając shit tworzony dla nawiedzonych Januszy i Grażyn. Z wypuszczeniem tego odcinka czekałem do debaty kandydatów przed drugą turą, jako że jest to zawsze piękne źródło memów, jednak chyba się jednak tego nie doczekaliśmy. Za to mieliśmy dwie debaty przed pierwszą turą i nawet dwa terminy pierwszej tury wyborów, co tylko przedłużyło proces tworzenia się śmiesznych memiksów. Pierwotnie w szranki stanęło ze sobą 10 kandydatów. Ludzie od razu starali się skojarzyć ich z osobami, do których byli podobni i tak do pojedynku stanęli prezydent Syrii al-Assad, włoska aktorka Sofia Loren, majster Maliniak czy napuchnięty Ryszard Petru. Pierwszy raz od 30 lat w wyścigu o fotel zabrakło zadymiarza numer 1, czyli Korwina. Został on zamknięty w kazamatach Konfederacji, a kandydatem z ich strony został Krzysztof Bosak, który no niestety woli wypowiadać się w sposób wyważony i spokojny. Niestety dla nas memiarzy, oczywiście. Na szczęście chwilę po ogłoszeniu wyników wyborów Janusz Korwin-Mikke został wypuszczony przez władze Konfederacji. Na prowadzenie w rankingu memiczności wysunęło się dwóch innych kandydatów, którzy ostatecznie zamykali stawkę pod względem liczby oddanych głosów. Byli to Stanisław Żółtek oraz Paweł Tanajno. Ten drugi zabłysnął podczas stanięcia na czele strajku przedsiębiorców, o czym podczas pierwszej i także drugiej debaty zawsze wspominał. Pawła Tanajno można chyba spokojnie nazwać memicznym kandydatem numer 1. Pierwszy raz kandydował na urząd prezydenta w roku 2015, gdzie dostał przydomek Pawła Tramwajno. W międzyczasie zasłynął nabijaniem się z kucy Korwina, a także po sieci krąży kilka fejkowych rozmów z Messengera. Aczkolwiek jak przyznał Tanajno w tegorocznym AMA na Wykopie, te fejki w żaden sposób mu nie przeszkadzają i raczej bawią. O Tanajno sytuacja trochę przycichła do roku 2018, gdy kandydował na prezydenta Warszawy i powołał wtedy komitet o wdzięcznej nazwie KWW odkorkujemy warszawę.rigcz.tanajno.hawajska+, gdzie obiecywał, że warszawscy urzędnicy będą na skuterach dowozić pizzę hawajską każdemu mieszkańcowi stolicy. Zapytacie, a gdzie pizza? A ja na to pstryk! Średnią hawajską dla każdego! Inny człon nazwy tego komitetu to Rigcz, oznaczający rozum i godność człowieka. Tekst ten pochodzi z komentarza oburzonego obrońcy Jana Pawła II. Cały ten tekst został przerobiony na pastę, a Rigcz przeszedł do internetowego slangu. No i ja się pytam, złowieku dumny ty jesteś z siebie, zdajesz sobie sprawę z tego, co robisz? Masz ty w ogóle rozum i godność złowieka? Ja nie wiem, ale na losny typek z ciebie, co z ciebie zrobiło. Pozostając w temacie papieża Polaka, to Paweł Tanajno uznał także, że należy poszerzyć ulicę Jana Pawła II, wrzucając na Facebooka dosyć ciekawy obrazek z poszerzonym wizerunkiem papieża i podpisem Poszerzamy Jana Pawła. Podczas debaty prezydenckiej Paweł Tanajno mówił wprost, że pytania są głupie i nieistotne i liczą się polscy przedsiębiorcy. Drugi z kandydatów to Stanisław Żółtek, polityk, który przebił się podczas debaty dzięki charakterystycznemu wyglądowi i tekstom typu dobra ludzie, sprawdźcie sobie, wejdźcie w internet, mój program w internecie, możecie sobie wpisać i na Facebooku porozmawiać. Ogółem jego wypowiedzi przypominały starego dobrego wujka Janusza podczas obiadu rodzinnego. Żółtek stał się memiczny dzięki zdjęciu pochodzącemu z Parlamentu Europejskiego, gdzie był posłem wybranym z Kongresu Nowej Prawicy razem z Korwinem. Dzięki swojej brodzie i długim włosom doczekał się podpisu z prośbą o paratowanie szlugiem.
O więcej memów z okresu jego kadencji w Europarlamencie będzie trochę ciężko, gdyż na ogół był tam nieobecny, a zresztą w połowie kadencji pokłócił się z Korwinem i trochę o nim ucichło. Prośba o paratowanie papierosem lub złotóweczką była poruszana również podczas pytań do innych kandydatów, w tym do samego prezydenta. Czy jest szansa, że paratuje pan Stanisława Żółtka szlugiem albo chociaż złotóweczką? Nie sądzę, żeby jako były europoseł potrzebował, żeby go w jakikolwiek sposób poratować. Prócz szluga podczas debaty Żółtek zasugerował partii rządzącej, że skoro rozdają pieniądze już wszystkim, niech nie zapominają o menelach spod budki z piwem i zrobią dla nich program Menelowe Plus. Sam polityk przyznaje, podobnie jak Tanajno, że bardzo podobają mu się memy z jego udziałem, przekłada się to przecież na jego popularność, ale nie ma co ukrywać, popularność jest kluczowa, jeśli chcesz być charakterystycznym politykiem. Trochę memów o sobie doczekał się kandydat na najniższym stopniu podium, czyli Szymon Hołownia. Memy o nim dotyczyły głównie przerabiania jego nazwiska, a także łączenia go z Marcinem Prokopem czy Dorotą Wellman, bo wiecie, z Prokopem prowadził program, a Wellman jest memiczna i także pracowała w TVN-ie. I musicie mi wybaczyć, ale sama debata prezydencka przed pierwszą turą wyborów była, no... jakie słowo byłyby tu dobre, żenująca. Pytania uderzające przede wszystkim w Trzaskowskiego, które nie miały żadnego znaczenia. Nie ma się co dziwić, że chyba największym zainteresowaniem cieszyła się mucha, która wleciała do studia i chodziła po głowie Waldemara Witkowskiego z Unii Pracy. Na szczęście od czego jest internet. Użytkownik YouTube Najlepsze Debaty wrzucił film Skrót Debaty Parodia, która polegała na przycinaniu i przeróbce wypowiedzi każdego kandydata, żeby wyszło śmiesznie. W ogóle polska polityka zagraniczna powinna odzyskać dla Polski Berlin i Paryż, dlatego że muszę odbudować jako prezydent czołgi, samoloty czy łodzie podwodne. Niestety po osiągnięciu w krótkim czasie kilkuset tysięcy wyświetleń, film spadł z rowerka za prawa autorskie, natomiast zostało wrzucone całe mnóstwo mirrorów, więc możemy to zobaczyć do dzisiaj. Co do drugiej tury, debata niestety się nie odbyła. Urzędujący prezydent Andrzej Duda nie chciał ruszyć się poza Telewizję Polską, a jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski chciał debaty ze wszystkimi mediami, a tylko do samej Telewizji Polskiej nie chciał się udać. Aha, i w międzyczasie prezydentem Polski ogłosił się Mariusz Max Kolonko. Tak, serio, coś mi się wydaje, że o nim będzie trzeba kiedyś nagrać osobny odcinek. Jo, biję was nie zdejmując nawet spodni, jo! W każdym razie na ten moment zostało nam dwóch kandydatów. Dwa potężne źródła memów. O Andrzeju Dudzie nagrałem film prawie 5 lat temu. Kilka miesięcy po zaprzysiężeniu go na prezydenta mówiłem o tym, że jest bardzo memiczny dzięki swoim charakterystycznym minom czy wypowiedziom. Natomiast po tych 5 latach trochę się zmieniło. Oczywiście memiczności nie można odmówić naszemu prezydentowi, natomiast większość z tych memów nie jest już tworzona w taki milutki i przyjemny sposób. W przeważającej części przedstawia się go w sposób negatywny, pokazując jako popychadło i osobę, która za wiele nie ogarnia. W opozycji do tego mamy kartki popierające Dudę, które wyglądają jak życzenia na dzień dobry, które wysyłają sobie Grażyny przez Messengera, oraz prawdziwy hit disco polo, piosenkę o panu Dudzie duetu Super Twins. On prosto tak do celu, ojczyznę kocha swą. Pan Duda i wszystko znów się uda. Pan Duda, bo Polska liczy się. Pan Duda i wszystko znów się uda. Pan Duda, to przyszłość jest na plus. Drugim kandydatem jest Rafał Trzaskowski, urzędujący prezydent Warszawy. Więc postać już trochę znana w polityce, ale ciężko mówić, żeby powstawały o nim jakieś memy do tej pory, pomijając polityczne bezbeki. Jak wspominałem wcześniej na filmie, to każdy z kandydatów był porównywany do jakiejś postaci, bądź też dostawał jakąś ksywkę. Trzaskowski okazało się, że jest jedyny w swoim rodzaju i pojawił się trudny orzech do zgryzienia, jakby go tu nazwać. Ze względu na wygląd dostał ksywę Czadkowski albo GigaChad, nawiązując do memu o GigaChadzie, ale czady to też będzie trzeba omówić w innym odcinku. Zgodnie z sondażami oboje kandydaci idą łeb w łeb i wydaje mi się, że wynik, jaki będziemy mogli oglądać, będzie ostro remisowy. Z tego względu zarówno Duda, jak i Trzaskowski ostro rywalizują o niezdecydowanych w tych wyborach, wykonując fikołki, starając się podpasować każdemu, co wygląda dosyć śmiesznie, bo wygląda jakby ich PR-owcy co chwila zmieniali zdanie. W kampanię obu panów angażują się także postaci z mediów, aktorzy, celebryci, no i przede wszystkim Zbigniew Stonoga, który 5 lat temu otwierał szampana po wygranej Dudy, dziś diametralnie zmienił zdanie.
Trzask! I poszedł się pierdolić długopis. Na zakończenie. Część z was pewnie zada mi pytanie w komentarzu, na kogo ja zagłosuję. I cóż, dla mnie wybór jest prosty. Oczywiście idę na wybory i w drugiej turze z czystym sumieniem oddaję głos, tak jak zrobi to Kazik Staszewski. Do widzenia Państwu.